Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich w Faktycznym Domu Kultury. Dzisiaj, i witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają na naszych kanałach Faktyczny Dom Kultury, Instytut Reportażu na YouTubie. Witam w miejscu, gdzie przeważnie rozmawiamy o literaturze faktu i zajmujemy się kulturą faktu, ale dzisiaj literatura piękna, literatura czeska, chociaż książka, o której będziemy mówić, też została nazwana w Czechach reportażem, quasi-reportażem literackim. To jeszcze o tym powiemy. Mili Państwo, to jest wieczór wspólny polsko-czeski i pomógł nam to spotkanie zorganizować, pomogło nam Czeskie Centrum. Witam bardzo serdecznie panią Tanię Langaszkową, dyrektorkę, i witam pana ambasadora Republiki Czeskiej. Panie Jakubie, rzadko się zdarza, żeby ambasador się interesował literaturą i tak jak pan, proszę pana, czasami. A to ja tylko zdradzę, bo państwo nie wiedzą, którzy nas oglądają, że pan ambasador jest wielbicielem literatury polskiej i w ogóle specjalistą od literatury polskiej. A nawet od Witkacego, dobrze mówię? Tak. Mili państwo, miasto stołeczne Warszawa pomaga nam prowadzić to miejsce, bo bez niego byśmy, bez Wydziału Kultury Miasta Stołecznego Warszawy byśmy niedługo nie pociągnęli. Spotykamy się prawie codziennie, trwają nasze spotkania w październiku, w listopadzie, w grudniu i każdy znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj naszym gościem, naszą gościnią, język polski się zmienia, naszą gościnią jest Radka Tenmarkowa. Dzień dobry. Obok mnie siedzi tłumaczka książki, która się właśnie tłumaczy i o tej książce będziemy dzisiaj mówić. Tłumaczy się na język polski, pani Olga Czernikow. A spotkanie będzie tłumaczyła pani Agata Wróbel. No i teraz, jeśli ktoś włączył ten nasz kanał i jakimś cudem nie słyszał nigdy nazwiska Radka Tenmarkowa, to ja mam taką charakterystykę pisarki, mianowicie o Radce Tenmarkowej można powiedzieć to, co o Oldze Tokarczuk, że nie produkuje słów. Większość niestety pisarzy i pisarek naszego współczesnego świata produkują słowa, a nie je tworzą, produkują literaturę, a nie ją tworzą. Są takie dwa zdania, według mnie, które charakteryzują pisarstwo Radki Tenmarkowej i to są dwa cytaty z jej dwóch książek. Pierwsze, które charakteryzuje to pisanie, brzmi tak. Birgit chciałaby podawać ludziom słowa jak hostie, niech ją połykają. Ciekawe, czy to charakteryzuje twoim zdaniem twoje pisanie. I drugie zdanie, spaloną ręką pisać o ogniu. O, to jest literatura, w której o coś istotnego chodzi. Jak napisałem dzisiaj na Instagramie, że będzie spotkanie z Radką Tenmarkową, to pierwszy komentarz, jaki był, muszę koniecznie przeczytać. Pierwszy komentarz, jaki był fenomenalny, już czytam, mianowicie... jest taki. Niedawno wróciłem, to pisze pan, który ma pseudonim Christo Wert. Niedawno wróciłem po kilkunastu latach do jej powieści Pieniądze od Hitlera. Już podczas pierwszej lektury ten tekst wywarł na mnie ogromne wrażenie. Ale w tym roku doświadczenie czytelnicze okazało się o wiele silniejsze. To dobrze świadczy o powieści, wciąż jest silna, aktualna. Powtarzam od dawna. Jeśli w przyszłości literacki Nobel powędruje do Czech, z pewnością trafi w ręce Tenmarkowej. Tak, ten pan twierdzi, że dostaniesz Nobla i ja się pod tym podpisuję. Znaczy, bardzo byśmy chcieli. O! No to już trudno zacząć wyżej. Radko, przywiozłaś, bo widzę, że masz ze sobą książki. Nie za ciężki był ten bagaż? To zawazadlone było przyjść teśki? Przywiozłaś nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
6 egzemplarzy. Co to jest? No, to za vás zadno bylo těžké, ale já si myslím, to je historka z letiště, to nebudu opakovat, protože na letišti mi řekli, že mám možnost jenom vstoupit do letadla, protože mám jenom zaplacené příruční zavazadlo, ale udělala jsem divadelní etidu na letišti, což já umím, a ta slečna byla tak jako omámená tím mým příběhem a knihami, že říkala, v pořádku, dejte mi kufraji a leďte. Já si myslím, že to nebude nikdy jinak. Já to musím unést, já si myslím, co si napíšu, tak si taky musím unést. A já myslím, že nikdy nebudu autorka, která píše haiku, takže vždycky to budou ty těžké knihy. Więc oczywiście ten bagaż był ciężki, jak zresztą zwykle. Myślę, że już nigdy nie będzie inaczej. I muszę powiedzieć, że na lotnisku wywołało to pewne kontrowersje, ale udało mi się oczarować panią obsługującą lot na tyle skutecznie, że pozwoliła mi zabrać ten nie tylko bagaż podręczny, ale również te wszystkie ciężkie książki. I wychodzę z założenia, że muszę unieść tę literaturę, którą piszę. Myślę, że nigdy nie będę pisała haiku, nie jestem tym typem pisarki. A co nam przywiozłaś? No ja jsem, když jedu do každé země, tak si vezmu sebou knihy, které už byly přeloženy, takže jsem vzala knihy, které byly přeloženy do polštiny, to znamená Peníze od Hitlera, Příspěvek Dějinám radosti, Kobold a Spací vady. Ale to bereš je sebou pro radost, pro vlastní radost, nebo pro propagace? ani jedno. Nemusíš překládat všechno, jenom to zásadně. Ani jedno, ale já si myslím, že to je otázka profesionality. Že to je otázka profesionality, kdyby někdo se zeptal, nebo někdo chtěl vidět, co už vlastně v té které zemi vyšlo, tak si myslím, že to má mít sebou. Takže je to taky vlastně úcta k těm překladatelům a k vydavatelům. Słychać dobrze. Więc zawsze biorę ze sobą te powieści, które zostały już przetłumaczone na język kraju, do którego jadę. Więc w przypadku polskiego to są Pieniądze od Hitlera, Przyczynek do historii radości, Wady snu i Kobold. I myślę, że to jest, bo tutaj padło pytanie, czy to po prostu tak dla siebie, czy jest to jakiś rodzaj akcji promocyjnej ze strony Radki, więc Radka powiedziała, że jest to po prostu kwestia profesjonalizmu, bo gdyby ktoś się zapytał, to można pokazać te książki, więc jest to kwestia szacunku do tłumaczy i do wydawcy. Ale to jest właśnie zwłaszcza, że się mnie kto pyta, proč spisovatelka sebou vozí knihy. Ale to w zasadzie też... Znaczące, że ktoś pyta pisarki, dlaczego wozi ze sobą książki. Dlatego, że są ciężkie. Mamy Pieniądze od Hitlera, książka, która właściwie jest pierwszą książką jaka w literaturze czeskiej, która zmierzyła się z tematem tabu, z tematem Niemców, z tematem Niemców sudeckich, z losem Niemców na ziemiach czeskich. Mamy Przyczynek do historii radości. No, to jest książka, która można powiedzieć, że zawiera pewne elementy mitu, prawda? Jest to kryminał, ale jest to książka o przemocy wobec kobiet i o tym, jak te kobiety na tę przemoc mogą zareagować. No i jest książka, która jest taką najdziwniejszą chyba twoją książką, prawda? Kobold, Ogień i woda. Mi się wydaje, że to jest taka książka, którą... to jeszcze tylko pokażę, że tutaj mamy część wodną, tu mamy część ogniową. Jak rozmawiam z czytelnikami twoich książek, to zawsze mówią, że to jest coś takiego, co zostaje pod skórą, zostaje w sercu. To jest właśnie to zdanie, że spaloną ręką pisać o ogniu. To jest właśnie, to ilustruje tę książkę. I są Wady snu, których ja nie znam. Przyznaję się, że nie znam tych wad snu. A jak gdybyś miała powiedzieć w jednym zdaniu, o czym są wady snu, tak? No, Spací vady to je zvláštní kniha, protože to původně měl být román, který jsem začala psát, když mi zemřel táta.
Když jsem se poprvé zamyslela, jak vlastně mě vychovával, jak se choval k ostatním ženám. A protože já nerada píšu o sobě, nebo je to přetavené literárně, tak jsem se schovala za tři postavy, protože ty tři postavy sebou nesou nějaké konotace, to znamená Sylvia Plath, Virginia Woolf a Ivana Trump. Jako připomínám, že jsem tu knihu psala 2010. Já jsem netušila, jak rodina Trumpova nám tady ve světě potom prostě zavaří a ovlivní ten náš systém. Takže je to kniha, je to paradoxně vznikla černá komedie a je to o tom, vlastně, co znamená literatura, co znamená být manželkou, dcerou, spisovatelkou, kdy vidím nebezpečí té doby. Ivanu Trump jsem si vzala proto, že to byla první žena Ivana Trumpa, pochází z Čech a v ní jsem ukazovala právě nebezpečí toho, jak ty dvě, Ivana, teda Sylvia Plath a Virginia Woolfová, opravdu se snažily o tu emancipaci, rovnoprávnost a teď přijde někdo z 21. století a oni jsou vyděšené, takhle to vypadá, takhle jsme to chtěli. Ale ta kniha teď vychází, jako divadelní hra byla uvedena v divadle Na zábradlí 2010 až 2012. A teď vlastně vychází a teď bude mít v říjnu premiéru v divadle ve Stockholmu ve Švédsku. Tak, więc to jest szczególna książka, bo ona pierwotnie miała być powieścią. Zaczęłam ją pisać w okresie, kiedy po śmierci swojego taty, kiedy zaczęłam zastanawiać się nad tym, w jaki sposób on mnie wychował, zastanawiać się też nad rolą kobiety w społeczeństwie, ale nie bardzo lubię pisać o sobie, zawsze to życie jest jakoś przetworzone przez literaturę, dlatego postanowiłam się schować za trzy postaci. Te postaci to Virginia Woolf, Sylvia Plath i Ivana Trump. Tutaj chciałam wspomnieć, że tę książkę napisałam w 2010 roku, więc poniekąd wyprzedziła ona pewne fakty. Nikt się jeszcze wtedy nie spodziewał, jak znaczącą rolę odegra w historii świata, można powiedzieć wręcz rodzina Trump. No i wyszła mi z tego paradoksalnie taka czarna komedia. Zadaję tam sobie pytania, co w zasadzie znaczy literatura. Jak to jest być kobietą w społeczeństwie, jak to jest być żoną, jak to jest być córką, co to znaczy być pisarką, gdzie widzę niebezpieczeństwa tej epoki, w której żyjemy. I pojawia się tutaj Ivana Trump, dlatego że to była pierwsza żona Donalda Trumpa, pochodząca z Czech. I z jednej strony mamy właśnie te bohaterki Virginia Woolf, Sylvia Plath, które są takimi ikonami emancypacji, walki o równouprawnienie. I one w tym dramacie konfrontują się właśnie z tą bardzo szczególną postacią. No i są trochę przerażone w zasadzie, gdzie to wszystko, gdzie to wszystko zaszło. I ten dramat trafił na scenę, był wystawiany w Divadle na Zábradlí w latach 2010-2012, a teraz w październiku będzie wystawiany także na deskach teatru w Sztokholmie. Książka ostatnia, która będzie miała tytuł po polsku Godziny Zołowiu. Tak, Godziny Zołowiu, już jest przesądzone? No jeszcze do końca nie, myślę, że może się to zmienić, ale na razie tak, Godziny Zołowiu. I wyjdzie kiedy? Wiosną. Wiosną. Może tak nieładnie pytać tłumaczkę, kiedy już na pewno skończy, ale ta książka najgrubsza w dorobku Radki i chyba najgrubsza w dorobku pani jako tłumaczki. Tak. Tak. No. Ja wiedziałam, że będą z tego kłopoty już tylko jak Radka mi powiedziała, jaki będzie tytuł tej książki. To chyba było 6 albo 7 lat temu. Radka przyjechała na jakiś jeden dzień chyba do Wrocławia i się spotkałyśmy i właśnie powiedziała, że piszę teraz książkę, a jaki będzie tytuł? Chodiny Zolowa. No to świetnie, bo tutaj mamy tę dwuznaczność. Chodiny to jest zegar, ale też to są godziny. Więc no, w polszczyźnie niestety się tego nie da oddać i trzeba już się zdecydować, czyli już zarazem też trzeba zinterpretować ten tytuł, prawda? Także nie możemy tutaj już zostawić rozstrzygnięcia czytelnikowi. Ale pamiętam, że już właśnie od tej pierwszej rozmowy ta książka mnie bardzo zainteresowała. Pamiętam, że skojarzył mi się od razu to z taką sceną z książki Zebalda, Czuję zawrót głowy,
gdzie właśnie bohater, narrator wchodzi do takiego sklepu, czy do właściwie warsztatu zegarmistrza i patrzy na te wszystkie tykające, bijące zegary i komentuje to tak, że właśnie jakby jeden nie wystarczył do zabicia tego czasu. I faktycznie w tej książce też ten czas jest bardzo ciężki. To jest taki śmiercionośny czas i to poczucie jakiegoś takiego uwięzienia w czasie jest bardzo dojmujące i takim no, pierwotnym, powiedziałam, uczuciem właśnie w powieści. Ale powiedziała pani, że tak zaczęły się kłopoty. Czy są jakieś inne jeszcze kłopoty z tą książką? Ja powiedziałam, że są same kłopoty. Same kłopoty. Dlaczego? No więc ja, jak tłumaczę, to przeważnie zaznaczam sobie miejsce, o które chcę spytać autora czy autorkę. No i mniej więcej tak na ogół w zwyczajnych książkach to jest tak jakaś jedna uwaga na 10-15 stron. Tutaj mam na każdej stronie jakieś pytanie. Także przez 2 tygodnie pod koniec października Radka będzie miała ciężko ze mną, bo akurat będziemy razem w Pradze. Będę dopytywać o te szczegóły. Ciężka jest dlatego, że jest tam ten kontekst konfucjański, chiński. To były dla mnie dosyć nowe tematy i oczywiście musiałam się w to zagłębić, ale oprócz tego, mimo że Radka obiecywała, że tutaj będzie mniej zawoalowany ten język, to jednak nadal trochę jest, ale doceniam, jest rzeczywiście trochę prościej dla tłumacza może. Jeżeli chodzi o samą strukturę, czy też formę, natomiast ten no jakby sam merytoryczny, że tak powiem, materiał, czy same te odniesienia są wymagające po prostu, ale dla mnie to jest za każdym razem fascynująca podróż, a teraz to w ogóle jest podróż w nieznane. To jest książka, która dzieje się i w Chinach, i w Czechach. Tak, tak. A czy słyszałem o takiej historii, że pewien Chińczyk spotkał Czecha i spytał, ilu was jest Czechów? No to ten Czech odpowiedział 10 milionów. Na to ten Chińczyk powiedział, a to wy się wszyscy znacie osobiście. Więc dwa tak różne kraje, dwie tak różne kultury, dwie tak różne mentalności i dwa tak różne stosunki nie tylko władzy do człowieka, ale też człowieka do człowieka. Chociaż, mówię człowieka, a książka zaczyna się znów od ptaków. W przyczynku do historii radości jaskółki grają bardzo istotną rolę. A tutaj, mili państwo, zaczynają się te Chiny Radki Denmarkowej, no może nie tak od razu na 16 stronie, od sroki, po czesku to jest straka modra. Sujka modra albo sroka, sroka modra. I od wrony. Tak, od wrony, wrony czarnej. Co symbolizuje sujka, czyli straka modra i co symbolizuje wrona czarna dla ciebie? Ja sam jeszcze chciała reagować na Olgu. Ano. Protože já se omlouvám všem překladatelům, překladatelkám, že ta kniha teďka bude postupně vycházet v 18 jazycích. První byl ten německý překlad, kde také ta překladatelka měla tolik dotazů, že mám asi 200 stránek odpovědí, ale myslela jsem si, že vlastně se budou opakovat ty otázky. Je strašně zajímavé, jak v každém jazyce překladatelé a překladatelky se ptají na úplně něco jiného. A k těm... No, mně se paradoxně vyplatilo v příspěvku k Jinám radosti ta perspektiva vlaštovek, literárních vlaštovek, protože někoho, kdo vlastně neví, jak my lidé, ta perspektiva někoho, kdo neví, že jsme si zeměkouli rozparcelovali na, že existují státní hranice náboženství, proč je pro nás tak důležité, jestli se narodíme v kůži muže nebo ženy. Od té doby mám taky přezdívku vlaštovka, proto mám všude dárky, dostávám vlaštovky, jaskulky a v této knize ten paralelní zvířecí svět, to není v literatuře nic nového, mi vlastně pomohl to téma prohloubit. Takže tam jsou tam dva kocouři, pomeranč a mancur. Kocour, pomeranč, kterému je 1000 let a vlastně může rád. Všemže byl, všechno viděl. Všechno, ano, přesně tak. Takže já jsem se potřebovala mít někoho, do koho já se promítnu. Doufám, že ten kocour tak působí jako filozof, má smysl pro humor, vždycky se tak jako rozhlédne, jak všichni šílí.
A pak řekla, to už jsem zažil. To byly situace, kdy jsem byl v domácnosti v Milana Kundery v roce 68 nebo nevím, Luther a tak dále, tak dále. A vrána černá je pro mě symbol tajné policie v Číně, protože to byl takový ten všudy přítomný strach a kontrola. Já jsem samozřejmě netušila, co mě tam během těch 2 let čeká, když jsem se teda zapletla s disidenty a vlastně mě zajímalo, co je pod povrchem, tak to nebylo úplně jednoduché, takže proto vrána černá. A ta straka modrá má speciální funkci, která vlastně straka modrá, která se snaží tomu odolávat, ale za ta staletí nemá šanci, protože to vymývání mozku funguje samozřejmě výborně, zvlášť v současné době, díky technologiím a ta propaganda je velice jednoduchá, takže ten kontrast vlastně i toho paralelního světa a to literárně samozřejmě, to dokáže román, jenom literatura. Tak, więc jeśli chodzi, tak najpierw chciałam się odnieść do tego, co powiedziała Olga o tych kłopotach, które jej sprawiłam. No, zawsze przepraszam tłumaczy tej książki, ona wyjdzie docelowo w 18 językach. Pierwszy był przekład niemiecki i tam też tłumaczka miała niezwykle dużo pytań. W zasadzie wyszło mi, jak obliczyłam, 18 stron odpowiedzi. Ale co ciekawe, mimo że oczekiwałam, że te pytania się będą powtarzać, to okazało się, że tłumacze na różne języki mają bardzo różne pytania. To było zaskakujące. Jeśli chodzi jeszcze o jaskółki, które pojawiły się w przyczynku do historii radości, ta perspektywa, właśnie wprowadzenie tego, tej perspektywy świata zwierzęcego pomogło mi pokazać ten nasz ludzki świat z trochę innej strony, bo jaskółka jest tą postacią, która nie do końca rozumie tę naszą ludzką logikę, to, że my mamy potrzebę właśnie podzielenia sobie kuli ziemskiej granicami, to, że w tak wielkim stopniu determinuje nas to, czy urodzimy się w skórze kobiety, czy w skórze mężczyzny, to, że do tego stopnia naszym życiem kieruje religia. I tutaj w Zegarze z Ołowiu wraca również ta perspektywa świata zwierzęcego. To są nie tylko już te wspomniane właśnie Sójka i Wrona, ale także 2 koty, Pomerancz i Manczur. Pierwszy z nich ma 1000 lat i jest taką postacią, która, z którą ja się trochę też utożsamiam, takiego filozofa, myśliciela, jednocześnie istoty, która już wszystko widziała, wszystko przeżyła i jakby cały czas wraca ta refleksja, że w zasadzie to już widziałem gdzieś, na przykład w 68 roku w mieszkaniu Milana Kundery. A jeśli chodzi o ptaki, to wrona symbolizuje tajną policję i to jakoś odwołuje się do moich doświadczeń z 2 lat pobytu w Chinach, gdzie na każdym kroku towarzyszyła, jakby odczuwałam tę atmosferę strachu, kontroli. Miałam kontakty również z miejscowymi opozycjonistami i widziałam, jak wygląda ta kontrola. A z drugiej strony jest ta sójka, która z jednej strony jakby symbolizuje próbę stawiania oporu tej władzy, tej rzeczywistości, a jednocześnie próbę, która niestety nie do końca się udaje, dlatego że tam ta polityka prania mózgów ma bardzo długą tradycję. Teraz jeszcze dodatkowo w sukurs przychodzą jej nowoczesne technologie, więc tutaj jest ten kontrast. Zanim pani Olga przeczyta nam fragment taki już przełożony do druku, to może jeszcze wyjaśnijmy, jak ty się znalazłaś w Chinach i na Tajwanie? Kiedy tam pojechałaś i co cię tam pchnęło w tamtą stronę? No, ja to mam w životě vždycky tak, že se sice sednu ke stolu a mám témata, která chci zpracovávat a vždycky přijde ten život, smete to ze stolu a přinese mi jiná témata. To bylo vždycky tak. Takže u mě psaní je, já to těžko vysvětluju a to ještě literární věda nepochopila, že u mě to součást života. To, co žiju, píšu a to, co píšu, žiju. A s Čínou to nebylo, že já jsem chtěla psát o Číně. Vůbec ne. Já jsem byla 2013 pozvaná právě s knihou Peníze od Hitlera. To bylo anglické vydání Money from Hitler tehdy. A to bylo ještě, víš co, oficiální pozvání na festival Bookworm. A to byl festival v Pekingu, který organizovali Britové a Američané, kteří tam žili.
Mimochodem, ten festival byl loni zakázaný. Ten už taky samozřejmě nesmí fungovat, protože si tím čínský prezident neustále utahuje šrouby. A já jsem nevěděla nic. Věděla jsem samozřejmě něco o historii, znala jsem čínskou liriku, filozofii, kaligrafii a v té společnosti, ve které jsem se ocitla, já jsem ji nerozuměla. A čemu já nerozumím, to si prostě potřebuju, pak jsem zvědavá, potřebuju vědět, o co jde. Takže a tehdy ředitelka Alexandra Pearson, ředitelka toho festivalu, to jsou vždycky jsou to jenom jednotlivci, kteří jsou jako nebojí se a tak dále. Ta pochopila, že jsem tak zvědavá, takže mě pozvala další rok. To bylo vlastně přes ní a trvalo velice, velice dlouho, protože v Evropě, když mě něco zajímá pod povrchem, no tak je jedna vrstva, až to pryč, víš. V Číně ne, to jedna, druhá, třetí, čtvrtá a v momentě, kdy mi ti lidé začali věřit, a to znamená, to hlavně důležitou roli hrál Xi Zhuyuan, což je disident a spisovatel v Číně a jeho známý, tak pak samozřejmě se protrhla lavina. A já jsem napsala pro ně dva esejistické texty, které jsem napsala v němčině, byly přeloženy do čínštiny a vyšly v samizdatu, to je sborník, který se jmenuje Dandu. Trošku jsem to podcenila. A pak začaly problémy. Takže, ale řeknu, proč jsem tu knihu napsala. Tam byl vlastně, protože ta Čína mě otevřela, to byla perspektiva pro mě zrcadlo toho, co se děje v Evropě. Počkej, jestli Agata to zapamětá. To vždycky mě štítní, znáš. Jak widać, Radka sprawia problemy nie tylko tłumaczom pisemnym, ale również ustnym, ale postaram się podołać. Zawsze jest tak, że ja siadam do stołu, mam w głowie jakiś temat, a później wkracza życie i zmiata mi ten temat z blatu. I tak było i tym razem. Myślę, że to jest taki fenomen, którego jeszcze teoria literatury nie zdołała opisać. A jednocześnie też zawsze to życie jakoś w moim przypadku się splata z literaturą. Ja nie miałam zamiaru pisać o Chinach, to w zasadzie był przypadek. W 2013 roku zostałam zaproszona do Pekinu na festiwal Bookworm, organizowany przez Brytyjczyków i Amerykanów. Mimochodem obecnie jest już zakazany, bo cały czas trwa tam polityka przykręcania śruby. To zaproszenie pojawiło się w związku z angielskim wydaniem Pieniędzy od Hitlera. I oczywiście no, miałam jakieś pojęcie o Chinach, o historii, o liryce, o kaligrafii, filozofii, ale kiedy tam trafiłam, czułam, że no, nie jestem w stanie zrozumieć tych ludzi, tego społeczeństwa. A zawsze, kiedy czuję, że czegoś nie rozumiem, to zaczynam to, próbuję spojrzeć na to właśnie przez pryzmat literatury, zaczynam pisać. I dyrektorka tego festiwalu, pani Aleksandra Pearson, bardzo mi tutaj pomogła, umożliwiła mi przyjazd w kolejnym roku do Chin. I tam zaczęłam na miejscu odkrywać te kolejne warstwy, bo często jest tak, że jeśli myślimy o Europie, że jak zedrze się tę pierwszą warstwę, to już dowiadujemy się, co jest tym jądrem. Natomiast w Chinach jest tak, że człowiek zdejmuje pierwszą warstwę, natrafia na drugą, potem na trzecią, czwartą, piątą. Takim przełomowym momentem było, kiedy poczułam, że ci dysydenci chińscy zaczynają mi ufać. To było dla mnie bardzo ważne. Tutaj taką ważną postacią był Xi Zhuyuan. I jakby on też poruszył tę lawinę zaufania. Napisałam też dwa eseje, które pojawiły się w takim, no, to było wydawnictwo podziemne, zbiór pod tytułem Dandu. No i wtedy też zaczęły się problemy. Ale chciałam też zaznaczyć, że ta książka jest nie tylko o Chinach, ale też o nas, że te Chiny mi tutaj otwierają perspektywę, z której ja staram się powiedzieć coś o Europie. A vlastně tím, jak jsem tam byla, tak paradoxně mě lezly na nervy, skutečně mě lezly na nervy Evropané, Evropanky, co tam byly. Protože všichni chtějí žít v Evropě. I když tady taky máme spoustu problémů, všichni s tou, pořád je to nejlepší kontinent, prostě pořád ta demokracie nějak funguje, lidská práva. Ale tam je nezajímalo vůbec nic. Tam je zajímaly investice, biznis, chtěli prostě šíleně zbohatnout. Tak to byla jedna věc. A druhý moment byl, když právě Xi Zhuyuan ještě shromažďoval u sebe doma studentky vysokoškolské a studenty.
z různých, kteří prostě jinak mysleli kriticky a tak dále a chtěli změnu toho systému. A tam jsem poznala tu Yin Lien, to byla holka, která studovala medicínu. A ona byla ve věku mého syna. Já jsem jí měla hrozně ráda, protože byla taková chytrá, citlivá, trošku naivní. A byla jsem pozvaná i k ní domů od rodičů, prostě úžasný byt, všechno ultramoderní, Porsche a tak dále. No a pak se neozývala. A já, když jsem se tam pak vrátila 2016, tak jsem se jich ptala, co je s ní. A oni mi jako úplně normálně řekli, no ona udělala chybu, protože na internet napsala prostě nějaký kritický článek proti vládě, zatklí, ale v tom vězení zemřela. A vlastně my nevíme do dneška jak, ale zajímavé bylo, jak reagovali rodiče, protože rodiče se okamžitě nechali rozvést, protože ta matka veřejně se té dcery zřekla, a to ještě z politika jednoho dítěte, že porodila hada a nemá s ní společného, otec ne, protože otec chtěl udělat i pohřeb, tělo mu nevydali, nesměl pracovat dál jako lékař, takže teď je na vesnici, kde pracuje jako pomocný dělník na stavbě, nesmí tu vesnici opustit bez povolení, a to je Čína. A já jsem vlastně tu knihu, a pak přišlo v lednu 2017, kdy jsem tam měla zase, přišel doživotní zákaz do Číny. To, co se kolem toho dělo a tak dále. Ale proto jsem si řekla, že tu knihu musím napsat zásadně, radikálně, jako bilanční knihu, nekompromisně. Proto jsem tam dala Václava Havla, protože jsme taky měli disidenty, ale ty nemohli jen tak zmizet a v Číně mizí tolik prostě tisíce lidí. A Evropa reaguje teprve, když loni měla problémy ta světová tenistka, tak trošku jako média o tom píšou, nebo píšou o Tibetu, Ugrech a tak dále. Ale tato brutální policejní stát, když jsem se ještě vracela do Čech a náš šílený prezident mluvil o tom, že to je vlastně Čína, je harmonická, stabilizovaná společnost a musíme se... A ještě proč česká autorka? Takhle reagoval můj nakladatel, protože já nikdy mu neřeknu, o čem píšu. To je prostě můj intimní prostor. Já jsem mu tehdy řekla, 2013 píšu o Číně. On řekla, proč česká autorka o Číně? Já jsem řekla, trhni si nohou, všude žijou lidé. Tak, więc muszę powiedzieć, że w Chinach paradoksalnie najbardziej denerwowali mnie Europejczycy, bo cały czas się mówi o tym, że my w Europie tutaj jesteśmy bastionem demokracji, praw człowieka i tak dalej. Natomiast ci imigranci europejscy w Chinach byli zainteresowani przede wszystkim dobijaniem interesów, inwestycjami, biznesem, generalnie robieniem pieniędzy. Ale bardzo ważna była też dla mnie znajomość z młodą dziewczyną, Chinką, Liliu Yen, która była w wieku mojego syna. Jedną ze studentek z tego kręgu, którzy właśnie zbierali się w mieszkaniu Xi Jiena, żeby dyskutować o różnych kwestiach. I ta dziewczyna, jakby poczułam do niej wielką sympatię, to była niezwykle wrażliwa osoba, troszeczkę jeszcze młodzieńczo naiwna. I w pewnym momencie poznałam też jej rodziców, miałam okazję zobaczyć mieszkanie świadczące też o dużej zamożności tych ludzi. I w pewnym momencie ona przestała się do mnie odzywać. I kiedy w 2016 roku wróciłam do Chin, próbowałam się dowiedzieć, co się z nią stało. No i usłyszałam od jej rodziców, że no niestety popełniła błąd, zamieściła w internecie tekst, który miał wydźwięk antyrządowy, trafiła do więzienia i tam zmarła. Nie do końca do dzisiaj wiadomo w zasadzie, jak to się stało. Co ciekawe, dla jej rodziców skończyło się to rozwodem, bo jej matka wyrzekła się córki, a przypominam, że w Chinach cały czas obowiązuje polityka jednego, czy obowiązywała jeszcze wtedy polityka jednego dziecka, więc to jej jedyne dziecko. Z kolei ojcu zależało, żeby wydano mu ciało, chciał bardzo zrobić jej pogrzeb. No i skończyło się to dla niego tak, że ma zakaz wykonywania zawodu lekarza, pracuje obecnie jako robotnik we wsi, której nie ma prawa opuszczać, więc tak to właśnie wygląda w Chinach. Ja z kolei w 2017 roku dostałam dożywotni zakaz wjazdu do Chin. No i wtedy też stwierdziłam, że muszę napisać tę książkę bez kompromisów, że to ma być właśnie taki radykalny, szczery głos. Dlatego też pojawia się tam postać Wacława Havla.
I ważne jakby tym, co też jest, bardzo dużo mówi o naszym stosunku do tego kraju, co dało mi do myślenia, to były wypowiedzi prezydenta Zemana, który mówił, że no to społeczeństwo chińskie to jest takie dojrzałe, harmonijne, stabilne społeczeństwo. No ja wiedziałam, jaka jest prawda. I też mój wydawca też mnie pytał w zasadzie, bo ja zawsze bardzo krótko mu odpowiadam, o czym aktualnie piszę. Powiedziałam mu po prostu, że piszę powieść o Chinach. No i on się zapytał, no ale w zasadzie dlaczego czeska pisarka pisze o Chinach? No powiedziałam mu, żeby się odczepił, wszędzie są ludzie. Ja k tomu to Ivanu, vlastně jak je, víš, jak je to ve světě, takže přišel zákaz do Číny a samozřejmě okamžitě byla reakce pozvání na Tajvan, takže na Tajvan jsem tehdy odjela v lednu 2020 a to mě pozvali kvůli tomu, že tehdy byly důležité ty prezidentské volby, ale to je asi zase jiný příběh, tak zase mluvila dlouho. Ještě jestli chodí o ten Tajvan, to kdy dostávám zákaz vjazdu do Chin, pojavilo se z kolei zaproszenie na Tajvan a pojechałam tam rzeczywiście v styczniu 2020 roku. Wtedy też tam akurat miały miejsce wybory prezydenckie, no ale to już jest trochę inna historia. Ale na Tajwanie przeżyłaś pierwszą część pandemii, prawda? To ten początek pandemii na Tajwanie. Ja jsem se tam netušil, takže já jsem v lednu 2020 jela na Tajwan. A to bylo, já mám pocit zase, že mi to ten osud, ten život tak zařídil, protože my jsme samozřejmě na Tajwanu neměli vůbec žádné informace od Číny, samozřejmě vůbec ne, ale pro mě byl absolutní šok, že jsme neměli ani ze světa žádné informace. A od té doby, od toho pobytu na Tajvanu, já jsem vždycky měla jako takový podezření vůči všem institucím, ale od té doby mám nedůvěru vůči všem institucím světa, protože Tajvan neměl informace ani od Světové zdravotnické organizace, protože všechny tyto organizace Čína sponzoruje největšími finančními částkami a jako podmínku samozřejmě dává, že nesmí nikdo Tajvan vnímat jako samostatnou jednotku. Takže my jsme si tehdy v tom lednu, nebo oni si mysleli, že to je SARS, protože zažili epidemii SARS už v roce 2003. Takže jsem tam zase během těch 5 měsíců zažila vlastně drama v dramatu, nejenže ta kontinentální Čína ohrožuje ten malý ostrov. A Tajvan je pro mě taková taky paralela vlastně. Tajvan je to samé jako Ukrajina, Rusko, tak Tajvan a Čína. Ale Tajvan je pro mě zajímavý, že oni začali s tou demokracií vlastně podobně ve stejnou dobu. Oni v roce 1987 a my v roce 1989. A na tom Tajvanu ta demokracie má skutečně podobu, která je k žití. Tak, rzeczywiście właśnie tam przeżyłam początek pandemii. Myślę, że to znowu była taka ingerencja losu. I bardzo też to, co też mnie bardzo uderzyło, to że bardzo długo nie mieliśmy żadnych informacji, nie tylko ze strony Chin, ale również instytucji międzynarodowych. Od tej pory jest we mnie bardzo duża nieufność wobec wszelkich instytucji w rodzaju Światowej Organizacji Zdrowia, bo bardzo wiele z tych organizacji jest sponsorowanych przez państwo chińskie. Oczywiście warunkiem jest wypowiadanie się zgodnie z polityką Chin, czyli brak uznania niepodległości Tajwanu, jego samodzielności jako państwa. Więc bardzo długo myślano w styczniu, że to jest po prostu kolejna epidemia SARS, którą Tajwańczycy przeżyli już w 2003 roku. Więc podczas swojego 5-miesięcznego pobytu tam byłam rzeczywiście świadkiem wielu różnych dramatów. Z jednej strony pandemia, z drugiej to ciągłe poczucie zagrożenia ze strony państwa chińskiego. Widzę też duże podobieństwo między tymi relacjami Tajwanu i Chin i obecną sytuacją, relacjami między Ukrainą a Rosją. To, co jest też ciekawe, to że w zasadzie w podobnym momencie zaczyna się ta historia walki o demokrację w Tajwanie. W przypadku Tajwanu to jest rok 1987, u nas tym rokiem przełomowym był rok 89. I rzeczywiście tam ta postać demokracji ma tak, jest to rzeczywiście państwo z ludzką twarzą.
Mili Państwo, ponieważ my nie znamy tej książki jeszcze po polsku, no to mamy dla Państwa fragment. Troszkę zanurzymy się w tę prozę. Generalnie spotkania autorskie w Czechach nazywane są, jest to zawsze autorskie czytanie, czyli najczęściej autor, autorka czyta fragmenty swojej książki. U nas nie mamy takiego zwyczaju, ale zrobiliśmy tak trochę w połowie po czesku, w połowie po polsku. Czyli pani tłumaczka Olga Czernikow przeczyta ten przetłumaczony, znaczy jeden z przetłumaczonych fragmentów. Mhm. Tak, i tutaj akcja rozgrywa się właśnie w Pekinie. Także to jest ta część chińska. Przyjaciel i pisarka mijają budynek przypominający gładkie cygaro albo członek w erekcji. Sąsiedni dom za rogiem przywodzi na myśl miasto Pragę. W porównaniu z masywną konstrukcją praskie kamieniczki są raczej domkami dla połamanych lalek. Kiedy odzywa się wrzask wron czarnych, przed wejściem do głównego holu natychmiast pojawia się nieproszony komitet powitalny. Trzej mężczyźni w szarych garniturach i białych koszulach. Lustrują głównie przyjaciela. Przyjaciel udaje, że nie widzi szarych garniturów. Razem z pisarką wchodzi przez wysokie przeszklone drzwi. Szare garnitury rozpłaszczają swoje czujne nosy na lepkiej szybie. Przyjaciel i pisarka jadą na 89. piętro. W wąskich korytarzykach dusznego labiryntu unoszą się zapachy jedzenia dochodzące z ulic, z otwartych grillów, z palenisk. Przyjaciel delikatnie puka do drzwi bez numeru. Knykcie palców prawej ręki zdobywają tajemniczą twierdzę. Dzięcioł wystukuje hasło w korę drzewa. Bębni znaki alfabetu Morsa na klapkach maszyny do pisania. Czy można nadawać Morsem po chińsku? Dwa ciała przyciskają się przez szparę, jakby właśnie się rodziły. Zatrzaskują za sobą drzwi. Ściany mają uszy. Ściany przesiąkły ostrożnością, ale przyjaciel to ignoruje. Przyjaciel nie wie, co to ostrożność. Działa śmiało i zdecydowanie. Robi swoje. Uważa, że świat może go zadziwiać, ale nie osłabiać. Każdą sytuację analizuje uważnie, z zaskakującą przenikliwością. Jest przekonany, że nie może inaczej, że nic mu się nie stanie. Że wymknie się losowi wyznaczonemu przez antycznych bogów, bo kierował i kieruje swoim życiem sam, bo ufa samemu sobie, bo najgorszego już doświadczył. Do wszystkich spraw zachowuje przedziwny dystans. Rośnie w siłę. Dystans chroni go i umożliwia mu bycie wewnątrz. Jego droga szlachetnego człowieka pozostaje wręcz rozrzutnie otwarta, a przy tym skryta. Pisarka nie ma pancerza ochronnego. Wchodzi w skórę innych ludzi, nabiera ich udręk pełnymi garściami, miesza je i wpycha sobie do ust bez pomocy pałeczek. Próbuje ulżyć cudzemu bólowi. Nawet nie zauważa, kiedy zaczyna nieść na plecach czyjś ciężar, czyjś emocjonalny śmietnik. To ją osłabia, jakby po kropelce wypuszczała z siebie duszę. W drzwiach stoi dawny, skurczony obraz jej samej. Pisarka z trudem się powstrzymuje, żeby nie wyciągnąć ręki do tego ciała, żeby nie pogładzić wątłego dziecka, które dzielnie przetrwało ciężką chorobę. Stoi przed nią prawnik. Niestrudzenie walczy o prawa komarów, które swoim cieniutkim brzęczeniem ważą się zakłócać spokój tego wspaniałego kraju. Sznury samochodów pod oknami trąbią ostrzegawczo. Ogłaszają gonitwę. Prawnik wyraził swoje poglądy. Tutaj nikt nie wyraża swoich poglądów. Tutaj obowiązuje jeden kolektywny pogląd. Tutaj obowiązują zasady cesarskiego dworu. Państwo policyjne jest wrogiem państwa prawa, a władca ma za sobą armię, urzędników i donosicieli. Tutaj rozmawia się o gospodarce, statystykach, procentach, zysku, stracie, różnym obrocie i wzroście ekonomicznym. Ochronna sieć paplaniny. Konwersacja głęboka jak rozmowy o jedzeniu i pogodzie. Przesłuchiwali go przez 9 miesięcy. Teraz niespodziewanie go wypuścili. Przyjaciel się nie boi. Jest pierwszym, który go odwiedza. Przez 4 lata prawnik będzie pod nadzorem. Przez 4 lata nie będzie mógł sobie pozwolić na najmniejsze potknięcie. Nie będzie mógł się dopuścić najdrobniejszego błędu. Na lewym nadgarstku ma piękny klejnot. Żyje w podwójnym świecie i w podwójnym czasie. Pisarka pochyla się i mruży żółte kocie oczy. Przygląda się z bliska klejnotowi. To masywna bransoleta z metalu. Po środku obręczy znajduje się diamentowe pudełeczko, ale bez cyferblatu. To nie zegarek.
to opaska elitarnego więźnia. Dozorca i szpicel na miarę nowej epoki. W regularnych odstępach czasu oko klawisza łypie łobuzersko, błyska czerwonym światełkiem, nitką krwi. Nie śpi. Nie słabnie ani na moment. Widzi wszystko. Słyszy wszystko. Jest ze swoim więźniem pod prysznicem, w łóżku i w toalecie. Razem z nim będzie przeżuwać i połykać każdy kęs, będzie się z nim masturbować i wypróżniać, przeniknie do jego myśli, zapanuje nad nimi, będzie je czytać i interpretować. Przez 4 lata. Przecież on niedługo od tego zwariuje, mówi pisarka. Może tak być, odpowiada przyjaciel. Prawdopodobnie na to właśnie liczą. W tym niepojętym pragmatyzmie myślenia i działania każdy każdego podsłuchuje. Komunistyczne służby bezpieczeństwa w drugiej połowie XX wieku podsłuchiwały tylko nieprawomyślnych wrogów ludu. Zakładali im w domach pluskwy, rozmontowywali telefony. W prywatnych mieszkaniach nieprawomyślni puszczali głośno radio, gramofon, telewizor, wodę z prysznica, żeby siedząc na krawędzi wanny móc bez przeszkód rozmawiać. Nadwątlona prywatność przeraża pisarkę najbardziej. Doktryna środka przedstawia system myślowy, który w szkole konfucjańskiej tradycyjnie przekazuje się z mistrza na ucznia. Prawnik był wzorowym słuchaczem. Jest wychudzony, ma zapadnięte policzki. Prawnik i przyjaciel zachowują się jak dwaj szlachetni, moralnie doskonali mężczyźni, którzy są szlachetni i moralnie doskonali dlatego, że tak sobie postanowili. Tacy zawsze wydają się jej podejrzani. Siedzą wyprostowani na czerwonej kanapie. Wyglądają jak bracia. Jak dzieci, które przedwcześnie dorosły. Szlachetność, nad którą codziennie pracują, polega na kontroli, kultywowaniu i doskonaleniu swojego wnętrza. Z tego wynika, że kiedy szlachetny człowiek wstąpi już na drogę wielkiej nauki, musi być lojalny i godny zaufania, aby się na niej utrzymać. Pycha i poczucie wyższości strącą go z niej bezpowrotnie. Dwaj arystokraci ducha właśnie wyrzucają w powietrze banalne słowa. Słowa kierowane do bransoletki prawnika. Nie czują się dyskryminowani. Nigdy nie kierują się wyłącznie teoretycznym przekonaniem, bo to nie poprowadziłoby ich do żadnego czynu. Dla nich to najzupełniej oczywiste. Los i doświadczenie mają równe udziały w ich wyborach. Patrzy na nich. Może tu dostanie odpowiedź na pytanie, dlaczego człowiek czasem jednak stara się być odpowiedzialny. Bransoletka jest ciężka. Prawnik się podnosi i gorącą wodą zalewa liście herbaty. Mocno podtrzymuje nadgarstek lewej ręki. Wydaje się, że ciężar ołowianej kuli mógłby mu urwać całe ramię. Kołysze w objęciach niemowlę z ołowiu. Ręka z bransoletką podpiera okrawędź stołu albo kładzie ją na blacie, jakby była w gipsie. Na blacie. Nigdy na kolanach. Brzydzi się swojej ozdoby. Najchętniej w ogóle by jej nie dotykał. Wykazuje dobrą wolę, a to go osłabia, 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 osłabia. Chce trzymać szpicla jak najdalej od siebie. Szpicel jest jego ciałem. Prawa ręka wygląda na bardzo zadbaną. Paznokcie są przycięte i wypolerowane. Dłoń nakremowana. Ręka w obręczy nie jest jego ręką. Prawnik widzi w niej szczypce skorupiaka, które żyją swoim życiem. Szczypce należą do kogoś obcego. Cała ręka należy do kogoś obcego. Paznokcie lewej dłoni są długie. Tak długie, że skręcają się w spirale. Każdy z nich ma atramentowo-czarną obwódkę brudu, ciemnego jak dziegieć. Nieczysta ręka nie ma prawa dotknąć czystej. Skóra jest sucha, łuszczy się, choruje. Ta choroba nazywa się strach. Pisarka przygląda się opasce. Taki los dzieliło i dzieli tysiące filozofów, pisarzy, heretyków, którzy podważają to, do czego wszyscy przywykli. Może będzie to również los prawników. Pisarka zastanawia się, czy ktoś w jej kraju studiowałby prawo, gdyby wiedział, że czeka go taka przyszłość. W jej kraju każdy jest dziś prawnikiem. Prawo się uprościło. Prawnicy uczą się prawa, żeby umieć je omijać. Władza prawników nie ma nic wspólnego z władzą prawa. A sprawiedliwości brani ten, kto będzie miał z niej zysk. Słowa wypowiadane na potrzeby czujnego ucha bransoletki. O wzroście ekonomicznym, o nowych inwestycjach budowlanych, o pogodzie, o urokach miasta Pekinu. Pisarka zjeżdża z werbalnej autostrady. Odbija w ciemną, ślepą uliczkę. Urodził się pan w tym samym roku, co ja. To był dziwny rok. Mój tata wspominał go ze wzruszeniem. Urodził się pan w mieście Pekinie? Nie. A gdzie?
Lubię miasto Pekin. A gdzie się pan urodził? Miasto Pekin to klejnot. Pan ojciec też jest prawnikiem? Nie. A gdzie się pan urodził? Przyjaciel daje jej pod stołem mocnego kopniaka. O to nie pytaj, nie prowokuj. Urodził się w Guangxi. Prawnik opowiada o mamie, która nie umiała czytać ani pisać. Opowiada o wujkach rybakach, którzy go wychowywali. O kormoranach, które jako mały chłopiec obserwował po zmroku i które łowiły swoim właścicielom ryby, by następnie przynieść je im na łódkę. Opowiada o tym, jak bardzo pragnął studiować, jak bardzo był samotny. Ale człowiek zawsze ma przecież samego siebie. Na samym sobie można zawsze polegać. Pod warunkiem, że nie ma się zbyt miękkiego serca. A więc tata też jest prawnikiem. Pisarka inkasuje kolejnego kopniaka w nagą łydkę. W mieszkaniu prawnika panuje sterylny porządek. Nic zbędnego, nic osobistego. Żadnych rodzinnych fotografii, przedmiotów, książek, obrazów, pamiątek. Prawnik mieszka w celi. Na ścianie wisi plakat z chińską aktorką Tang Wei. Przyjaciel przechodzi z angielskiego na chiński. Nazoleta alarmująco mruga czerwonym okiem. Serce zaczyna gwałtownie bić. Nitki krwi zlewają się ze sobą. Pisarka ma ochotę przewiązać krwawe oko wełnianym szalem, owinąć śnieżno-białym bandażem, zakryć ścierką kuchenną, zakleić plastrem wodoodpornym, wyłupić oko nożem kieszonkowym, wyskrobać wykałaczką, nabić na patyczek do szaszłyków. Gospodarz wyciąga jedną karteczkę z równiutkiego, różowego stosiku. Nieuwięziona ręka chwyta ogryzek drewnianego ołówka z napisem IKEA. Wypowiedziane słowa nic nie znaczą. Prawnik zmywa nimi czas, odwraca uwagę od ołówka. To przedstawienie teatralne dla publiczności ukrytej w bransolecie. Przewidywalne i zrozumiałe dla każdego role pekińskiej opery. Mężczyzna ozdabia różowe świąteczne ciasteczka grafitowym lukrem, ciemnym ornamentem krzaczkowatych bazgrołów. Karteczka ślizga się po stole. Pisarka przytrzymuje ją palcem przy krawędzi. Wypielęgnowana ręka pisze słowa, a pisane słowa oznaczają życie. Pisarka jak zahipnotyzowana obserwuje rękę. Ręka pisze chińskie znaki. To jedyna możliwość, żeby powiedzieć przyjacielowi, jakie myśli buzują w głowie. Jedyna możliwość, żeby wyrazić skalę grozy. Wypielęgnowana ręka nagle się zatrzymuje. Drewniany ogryzek turla się pod stół. Pisarka schyla się po niego. Kiedy się podnosi, uderza potylicą o kant stołu. Przyjaciel czyta znaki nad muszlą klozetową. Wypala je sobie w pamięci. Spoconymi dłońmi mnie różowy arkusik. Pot rozmywa litery. Pismo robi się mączyste jak miąższ przejrzałego owocu. Poróżowiałe palce metodycznie rwą papier na wąskie paski, a paski na kwadraciki wielkości znaczka pocztowego. Połowę z nich przyjaciel połyka. Połowę wrzuca do muszli. Słychać, jak spłukuje. Prawnik dolewa pisarce białej herbaty. Ma pani ochotę na coś do jedzenia? Nie, dziękuję. Inwalida z czajniczkiem. Ręki z ciężką bransoletą, przywodzącą na myśl grubego dozorcę więziennego, nie używa. Udaje, że jej nie ma. Na próżno. Jest ich tu czworo. Wciąż rządzi porządek. I reprezentacyjny uśmiech chińskiej aktorki na ścianie. Pisarce przewraca się w żołądku. Tego nie da się wytrzymać. Czasy zakładania pruskiew się skończyły. Nastały czasy bardziej wyrafinowanych podsłuchów. Jawnych, ośmieszających, poniżających. Prawnik zdecydował się na taki sposób życia dobrowolnie. Traktuje to jako wyzwanie i jako swój los. Konsekwencje przyjmuje ze spokojem. Przez 4 lata będzie spać z bransoletą, swoim wiernym kochankiem. Wstąpił w związek małżeński z obręczą. Przez 4 lata będzie żył w izolacji, będzie uważał na każdy swój ruch. Nikt nie wie, jak taka czujność wpłynie na jego myślenie, postrzeganie, zachowanie, postępowanie. Jedna z dawnych chińskich tortur polegała na tym, że związanego więźnia ustawiano w miejscu, gdzie na głowę w regularnych interwałach kapała mu woda. Trwało to dopóki więzień nie oszalał. Na czoło prawnika kapią niebezpieczniejsze krople. Krople z zatrutego kranu. Odmierzają sekundy. Każdą sekundę zlizuje pies, który bacznie ich strzeże. Zegar pokazuje jego czas. Myślę, że warto było tak
duży fragment przeczytać, bo wtedy można się naprawdę zanurzyć w tej gęstej prozie. Takie pytanie przychodzi mi naiwne zupełnie. Pani pisarko, pani to wymyśliła. Tak, je to fikce. Ne, není, není. Já jsem právě řešila na začátku, jestli mám napsat třeba reportáže, ale to nejde, protože bych těm lidem ublížila, proto jsou tam i postavy bez jmen, ale pak jsem zvolila román, to znamená všechny ty postavy, které se tam vyskytují, existují nebo existovaly. Jenom je to samozřejmě literárně přetavené. Takže i ten právník, kterého odsoudili, tak toho jsme navštívili. A přítel, který mimochodem teď přijede i, protože jsem dostala teď v Německu cenu a v Rakousku cenu za tu knihu, tak 10.10. přijede i přítel, předobraz přítele, který teď žije v Evropě a v jehož domácnosti jsem vlastně, kde jsem bydlela v Hutungu, tak kde jsem poznala i ty kocoury, i Mansur a Pomeranč, i s těmito jmény. Tyto kocouři existovaly, Mansur už zemřel a vlastně ten předobraz teda přítele tak už také opustil Čínu, protože žil se svým přítelem a samozřejmě v Číně je teď homosexualita taky trestná a vlastně je vydírali, tak se podařilo jeho dostat, přítele, do Evropy. To vlastně můžu říct takovou mikrosituaci, to je taky zajímavé, že to pokračuje dál a dál. A jeho přítel, to bylo těžší, ten jeho čínský přítel, dostat ho do Evropy, protože mu sebrali pas. Ještě pochází z rodiny, kde vlastně jeho rodiče neumějí číst a psát, takže jsme to zkoušeli dlouho, aby dostal vízum. A taková poslední možnost bylo, kdyby nic nevyšlo, tak jsem jim slíbila, že si ho vezmu. A to bys musel vidět reakci mých dětí, Honzy a Ester, ty už zažili se mnou tolik věcí a jenom na mě koukali a říkali, no nevadí, tak ještě si vemeš homosexuála a budeme se těšit, až nám bude chodit ta cizinecká policie na kontrolu. Naštěstí se teda podařilo, že dostal vízum a teď chtějí oba žít v Berlíně. Takže i ten právník naštěstí žije, já jsem samozřejmě... Protože román mi umožnil vlastně domyslet i osudy těch postav, takže tam jsem se zpracovala v jeho příběhu i osudy těchto lidí, intelektuálů, kteří skutečně, které vlastně nezabijí, ale žít vlastně svůj život nemohou. A domyslela jsem tam i příběh, to je ta čínská dívka, to je ta holka, kterou v tom vězení zabili, takže jsem tam i domyslela, co se asi mohlo stát v tom vězení. Więc nie, to nie jest fikcja, chociaż nie jest to też reportaż. Oczywiście na początku rozważałam różne możliwości, ale wiedziałam też, że nie mogę pisać o tych ludziach pod ich prawdziwymi imionami i nazwiskami, bo po prostu mogłabym ściągnąć na nich zagrożenie, czego nie chciałam. Dlatego pojawiają się tam anonimowo. Natomiast to są ludzie, którzy istnieją albo istnieli, nie wszyscy żyją do dzisiaj. Oczywiście ta rzeczywistość została przepuszczona przez literacki filtr. Jeśli chodzi o postać przyjaciela, która pojawiła się w tym fragmencie, będę się z nim widziała niedługo, 10 października. Aktualnie mieszka w Europie i miałam okazję u niego mieszkać. I te dwa koty, które się pojawiają w powieści, to również są postaci, które rzeczywiście istnieją. Znaczy jeden już zmarł, więc jeden istniał. I przyjaciel, ponieważ jest osobą homoseksualną, a homoseksualizm jest oficjalnie zakazany w Chinach, i zdecydował się przeprowadzić do Europy razem ze swoim partnerem. No nie było to łatwe i tutaj mam do powiedzenia taką bardzo efektowną anegdotę, ponieważ szczególny problem był, żeby załatwić właśnie wizę temu partnerowi. On nie miał paszportu, pochodzi też, jego rodzice są niepiśmienni, więc nie jest to rodzina dobrze sytuowana. No i bardzo długo rozważaliśmy różne możliwości i obiecałam im, że gdyby żadna z innych opcji nie wypaliła, to jestem gotowa wyjść za niego za mąż.
I moje dzieci Honza i Ester, które były już świadkami wielu różnych okołoliterackich przygód, przyklasnęły ostatecznie temu pomysłowi, choć nie bez rezerwy. No i stwierdzili, że no trudno, najwyżej ich matka wyjdzie za chińskiego homoseksualistę. I tak. Dokładnie. I będą kontrolowani przez władzę. Jeśli chodzi o prawnika, on żyje. Aha, jeszcze obaj obecnie chcą mieszkać w Berlinie, więc udało im się rzeczywiście przeprowadzić się do Europy. I w tej powieści ja też jakby dopełniam losy niektórych spośród tych postaci. Jeśli chodzi o prawnika, on jest trochę takim bohaterem symbolizującym tych wszystkich intelektualistów chińskich, którzy co prawda nie są unicestwiani fizycznie, no ale też nie mogą tak naprawdę żyć w tym kraju własnym życiem. Tam snuję też różne hipotezy na temat losu tej młodziutkiej Chinki, którą miałam okazję poznać. Zastanawiam się, co mogło się wydarzyć w więzieniu. A ještě si můžu k tomu fiktivní, víš co, nefiktivní, tak mě při tom psaní pomohly, při tom přemýšlení o té formě, to bylo asi nejtěžší. Jako dvě knihy, které mám ráda, protože já jsem chtěla skutečně, a to jsem se mohla dovolit ve svém věku, udělat takovou bilanční knihu, a pomohly mi dvě knihy, které mám ráda, a to je Anna Karenina od Tolstého a to je Muž bez vlastností od Musila. A vlastně obě ty knihy taky zachytily choroby své doby. A třeba Anna Karenina je sice samozřejmě silný příběh o tom nešťastném manželství, ale jestli někdo chce pochopit mentalitu Ruska 19. století, tak to tam najde. A doufám, že se to povedlo ukázat mentalitu mojí doby, kde varování právě, jak může vypadat dneska společnost, kde se propojí to nejhorší z kapitalismu, to nejhorší z komunismu a ekonomicky to fantasticky funguje a proto to celý svět obdivuje a je mu úplně jedno, že to nepotřebuje demokracie, lidská práva, prostě s cenzurou. Samozřejmě, když jsem to psala, tak to ještě ta pandemie trochu ukázala, o co jde. Ale šlo mi také o tu Evropu, kterou my si sami kazíme. Tak jenom k tomu fiktivně, k té formě. Chciałam tutaj jeszcze wrócić właśnie do kwestii formy. Bardzo inspirujące i ważne były dla mnie dwie takie powieści, które są jednymi z moich ulubionych książek, Anna Karenina Tolstoja i Człowiek bez właściwości Musila. To są też takie powieści, które przedstawiają choroby swojej epoki. Oczywiście Anna Karenina, można ją czytać jako powieść o nieszczęśliwym małżeństwie, ale to jest też powieść o mentalności XIX-wiecznej Rosji. I ja też starałam się w swojej powieści jakoś uchwycić tę naszą mentalność, mentalność naszej epoki. Chciałam pokazać społeczeństwo, w którym łączy się to, co najgorsze z kapitalizmu i z komunizmu. I to jest społeczeństwo, które, gdyby oceniać je pod względem ekonomicznym, radzi sobie naprawdę świetnie, dlatego Chiny są podziwiane w wielu miejscach na świecie, no ale to wszystko dzieje się oczywiście za cenę gwałcenia praw człowieka, za cenę cenzury. Oczywiście pandemia trochę pokazała nam prawdę o Chinach, no ale jak wspomniałam, już jest to też książka o Europie, o nas, o tym, gdzie zmierzamy też jako. Piszesz, że Chiny to jest z jednej strony obóz koncentracyjny, a z drugiej rozkwitły, rozbujały ogród i że nie ma w tym sprzeczności. A jednocześnie często mówiąc o tej książce podkreślasz, że to jest też o tym, że Chiny są w nas. Jak to rozumiesz? Czy ten ogród rozkwitły i ten obóz koncentracyjny zmierza w naszą stronę? No, protože samozřejmě... To jest nasza przyszłość. Korporacyjno-kapitalistyczna. Přesně, protože to není tak. Já jsem samozřejmě kritická, protože to brutální policejní stát, ale Čína má mnoho podob. Takže taky jsem ráda, že se třeba lidem vede líp. Ale bylo to varování pro nás, protože tak to může vypadat u nás. A taky se to děje.
Jako my jsme si mysleli po roce 89, že když se nám bude ekonomicky povede lép v té východní Evropě, že automaticky se tím posílí demokracie. Čína ukazuje, že se může ekonomika posílit, lidem se vede lépe, ale demokracii to vůbec nepotřebuje. A počkej, to jsi zmínil to druhé, teď jsem zapomněla. Že Číny jsou v nás. Jo, a že Čína je v nás a já jsem skutečně, a je to, jak žijeme, totiž když mi někdo řekne Čína, to se, žijeme v globalizovaném světě a všechno se týká všech. A já mám pocit, že skutečně ta Čína jak vypadá, že to bude pro spoustu politických lídrů, a je to už, to se děje, tak je to skutečně vzor. A takže jsem to napsala i trošku jako varování, že když ta společnost nemá jiné hodnoty a vizi a jenom vlastně ten ekonomický pragmatismus, a když se demokracie, když se redukuje na biznis, což zažíváme teď, tak to je cesta do pekel. Ale já jsem potřebovala použít jazyk, právě ukázat, proto když tu Čínu takhle, není to protimluv, protože ty protiklady tam vypadají jinak. Proto mi strašně právě, proto je těžké pro překladatele, že já jsem používala i formu a jazyk, jak jsem předtím četla Konfucia a Loc a tak dále, tak vlastně ten jak mají jiné pojmy, jak to vlastně těžko i přeložitelné, prostě po staletí pro ty překladatele pojmy a znaky, pro pojem, které my nemáme, tak ty protiklady bylo důležité a to umí jazyk. Prostě odpověď vlastně na tento svět pro mě byl jazyk toho románu. Už nás jako nechte na pokoji. My taky máme jinou představu, přestože nás nikdo nechce slyšet. Ale já si myslím, že jako literatura umí vždycky varovat, to jestli nás někdo budeme varovat dál, ale pro mě to bylo důležité a s tou knihou proto je teď tak neuvěřitelně úspěšná, což já jsem nevěděla. A vlastně mě to bolí, že tak aktuální, že se spousta věcí potvrdila. A je to jako vždycky u mě, jako něco je ve vzduchu, ty to víš, člověk to lapá a dá tomu slova, ano, něco jako bolí, něco se děje, nerozumí tomu. Já jsem se vždycky strašně těšila do Evropy, když jsem se vracela z Číny. A to byla vlastně doba 2015, víš co, uprchlická krize, teď ten náš prezident tam orientovaný na Rusko, na Čínu. Tak jsem si říkala, co se to děje s tou Evropou, že té jsem přestala rozumět. Takže vlastně ta kniha vznikala v nějaké době, kdy se něco lámalo. Stačí? Więc tak, to jest z jednej strony bardzo brutalne policyjne państwo, ale jednocześnie Chiny mają wiele twarzy. Oczywiście cieszę się też, że część ludzi jest teraz rzeczywiście w lepszej sytuacji ekonomicznej. Natomiast ta powieść oczywiście jest też ostrzeżeniem dla nas. To samo może się zadziać u nas, to samo już w jakimś sensie się dzieje. I ta książka podważa też takie złudzenie, które my mieliśmy w 89 roku. Wydawało nam się, że wraz z rozwojem ekonomii będzie też rosła w siłę demokracja. Natomiast Chiny pokazują, że ta wiara jest bardzo, czy była bardzo naiwna. Musimy też pamiętać o tym, że żyjemy tak naprawdę w globalnym świecie i to, co się dzieje w Chinach, dotyczy nas wszystkich. To nie jest tak, że to nie wykracza w żaden sposób poza granicę tego państwa. Więc chciałabym, żeby ta powieść była też takim ostrzeżeniem, że jeśli demokrację sprowadzamy wyłącznie do dobrze prosperującej gospodarki, jeśli nie towarzyszą temu żadne inne wartości, jedyną wartością jest ekonomiczny pragmatyzm, to może się to skończyć bardzo źle, bo nie można sprowadzić demokracji do biznesu. A jeśli też chodzi o te takie sprzeczności, które się tutaj pojawiają, te kontrasty, które starałam się też uchwycić w Zegarze z ołowiu, to... Aha, godzina, przepraszam. To tutaj z tym związany jest kolejny też problem, czy kolejne wyzwanie dla tłumaczy, bo inspirujące były dla mnie również teksty z kręgu konfucjanizmu, tekst Lao Tse. I okazuje się, że to są zupełnie inne pojęcia, zupełnie inne kategorie, zupełnie inne symbole, które czasami trudno jest przetłumaczyć na te nasze języki europejskie, zwłaszcza, że upłynęło bardzo wiele wieków. W każdym razie myślę, że odpowiedzią na te pytania, które tu padły, jest
I właśnie odpowiedzią na pytanie te kontrasty jest język tej powieści. No i tak, ta powieść jest ostrzeżeniem. W ogóle sądzę, że literaturą, rolą literatury jest ostrzegać i dalej będziemy to jako pisarze robić. A jednocześnie też myślę, że wielki międzynarodowy sukces tej powieści, którego się tak naprawdę nie spodziewałam, wiąże się właśnie z tym, jak bardzo ona się okazała aktualna. I to często mi się zdarza, że czuję coś, co już wisi w powietrzu, a próbuję to jakoś zbadać właśnie poprzez język literatury, a dopiero później to się objawia w pełnej krasie w rzeczywistości. I tak właśnie było też w przypadku tej powieści. To jest też tak, że ja zawsze po swoich pobytach w Chinach bardzo się cieszyłam na powrót do Europy. Natomiast kiedy wróciłam w 2015 roku, to był właśnie środek kryzysu uchodźczego. To był czas, kiedy nasz prezydent, wypowiedzi naszego prezydenta, które wskazywały tak na fascynację Rosją i Chinami, i zaczęłam czuć, że przestaję też rozumieć Europę, że to jest jakiś przełomowy moment. Już chciałbym, żeby Państwo zadali pytanie, ale jeszcze mi się jedna rzecz mi przyszła do głowy. Czy ty musiałaś się tam uczyć odróżniać szczerość od nieszczerości, albo szczerość od udawanej szczerości, od przedstwiranej uprzejmości? Czy tego musiałaś się tam nauczyć? A to było najcięższe. To bylo nejtěžší. To bylo nesmírně těžké, ale samozřejmě to pak mě pomáhali přátelé. Velice těžké to bylo třeba také tlumočníci, protože já jsem měla vlastně čínské bohemisty na začátku, kteří byli všichni milí, ale v momentě, kdy pochopili, co dělám, tak všichni donášeli, udávali. Takže pak jsem vlastně ten přítel mi našel čínskou germanistku, která se nebála. A vlastně já jsem od té doby jsem nějak zrychlena i co se týká lidí, které se musím jako otestovat rychle, protože tam jde o přežití, takže to bylo nejtěžší. A mě pomáhají ty mikrosituace, já tomu říkám mikrosituace, jak se ty lidé chovají, mají v té roli a pak je pozoruješ v těch situacích, jak se chovají k ostatním, jak se chovají, když se nikdo nevidí. Ale tam je to nesmírně těžké v jedné věci, protože oni, když udávají, tak tomu neříkají, že udávají. Oni jsou prostě poslušní, to je ten konfucianismus, který tam samozřejmě jim vyhovuje a nesmírně jim mají jako radost, jak sbírají ty body v tom, jak jsou sociálně hlídaní a jestli jsou prostě splní nebo někoho udají, tak vlastně získají body. A teď je to odstupňované, když máš počet bodů, dostaneš levnou hypotéku, když máš, dostaneš a tak dále. Čili vlastně to ekonomické myšlení. Což znamená, že jsou to body k přežití. To jsou ještě, ano, k tomu ekonomickému ještě víc a víc. Takže já jsem musela dát taky pryč třeba naši představu lidských práv, nebo to, co pro mě bylo brutální a nemorální, v jejich podání to je normální, takže se v tom jako vyznat bylo velice těžké a musela jsem být zrychlená a nevidět to černobílé, když samozřejmě, ale zároveň samozřejmě ta mladá generace všichni chtějí pryč. A, no. To bylo bardzo trudné, tak naprawdę najtrudniejsze. Bardzo tutaj pomocni byli przyjaciele, także tłumacze. Z tym, że na początku takimi moimi przewodnikami po Chinach byli chińscy bohemiści. Oni co prawda byli bardzo mili, ale kiedy się orientowali, co ja tam tak naprawdę robię, zaczynali niestety donosić. I w końcu właśnie dzięki jednemu z przyjaciół udało mi się zyskać nową przewodniczkę, chińską germanistkę, która się nie bała być naprawdę ze mną szczera. Myślę, że tam też trochę się właśnie nauczyłam takiego szybkiego oceniania ludzi, bo tak naprawdę w Chinach jest to też często kwestią przeżycia. I bardzo wiele też o tych ludziach powiedział mi, ja to nazywam mikrosytuacjami, to są takie sytuacje, które jak w soczewce skupiają w sobie pewne zjawiska, więc bardzo
Dużo mi dało obserwowanie tych ludzi, tego jak się zachowują wobec innych, jak się zachowują, kiedy nikt ich nie widzi. Oni też to, co dla nas jest donoszeniem, oni by tego nie nazwali donosicielstwem. Dla nich to jest po prostu posłuszeństwo. Ale też właśnie kwestia przeżycia, kwestia komfortu życia, bo oni tak w ten sposób zbierają punkty. I to może wpłynąć na przykład na to, że ktoś dostanie korzystniejszą ofertę kredytu na mieszkanie, bo wystarczająco gorliwie donosił. Więc rzeczywiście od tego może bardzo wiele zależeć. No musiałam też się rozstać z takimi różnymi przekonaniami, które wcześniej miałam. Zrozumieć tę różnicę między tym, jak my widzimy pewne rzeczy, jakie widzą oni, bo to oczywiście wszystko nie jest czarno-białe. No ale też kiedy rozmawia się z przedstawicielami tego młodego pokolenia, to tak wszyscy chcą stamtąd uciec. Mili Państwo, czy jakieś pytania może się nasuwają? Bardzo proszę. Nie? Nie ma? Bardzo proszę. Sekundkę, to do mikrofonu. Ja chciałam zapytać Radko, czy w związku z tym, co powiedziałaś na samym końcu o tych trudnościach odróżnienia szczerości i nieszczerości, czy Chiny coś w tobie zniszczyły? I zniszczyły tak bezpowrotnie. I być może masz takie momenty, kiedy żałujesz tej, no powiedzmy, przygody z Chinami i tej książki w związku z tym. No, děkuji za otázku. Absolutně. Já jsem vůbec netušila, do čeho se pouštím. Já jsem netušila, co mě čeká, protože jsme samozřejmě cestovali, takže je třeba podoba tamních jako pracovních a koncentračních táborů a tak dále. Nebo vůbec všechny ty podoby toho, co je vlastně pod povrchem a ten Západ o tom nechtěl vědět. Mě to vnitřně poničilo, absolutně. Já jsem dokonce měla pocit, že jsem tam i zbrutálněla, že jsem se stala skutečně vlastně drsnější a musela jsem se vlastně z toho dostávat, když jsem se vrátila potom domů. Hodně mě zničil příběh právě té studentky. To jsem nesla hodně těžce, protože vlastně ta reakce, že to tam je normální, zároveň jak jsem jí měla ráda, zároveň ta bezmoc, protože vlastně tam ani žádná organizace mezinárodní ti nepomůže, tam nepomohly ani tehdy tomu nositeli Nobelovy ceny, ani ho nepustili do nemocnice do Evropy, tě tam musel chcípnout nemocnici. Takže mě to, já si myslím, kdybych věděla, co to všechno obnáší, kdybych to věděla předem, tak do toho vůbec nikdy nejdu. Ale samozřejmě, když už to člověk do toho jde a má tam ty přátelé a pokračuje to samozřejmě, tak jako už nemůže uhnout, jako teď zase bojovat za Tajvan. Prostě už je ten příběh součástí mého života, už to nikdy nevezmu zpátky. Ale myslím, že jsem tam, že tam nějaká část ve mně se stala víc nekompromisní nebo jako stvrdla. Já to neumím, já to musím definovat, ale děkuju za otázku. To może ja dodam, zanim Agata przetłumaczy, taką puentę do tego, że może, jeśli twoja książka nazywała się Przyczynek do historii radości, czyli przyspiewek Gdziej nam radosti, tak to może teraz nazwać przyspiewek k zmizeń radosti. Jako, že ta radost zmizela. Tvoje. No, ještě bych to zkomplikovala. To je příspěvek k radosti, která nezmizela, ale je kurva brutální. Jo. A musela jsem vulgární slovo použít, protože to je přesně ten čínský ano. Tak, bardzo dziękuję przede wszystkim za pytanie. Kiedy wyjeżdżałam pierwszy raz do Chin, to tak naprawdę nie miałam pojęcia, co mnie tam czeka i jak to się dalej potoczy. I nie byłam przygotowana na to, co tam zobaczyłam i czego się dowiedziałam. O tym, co się kryje pod tą powierzchnią, a o czym my, Europejczycy, niekoniecznie chcemy pamiętać. O obozach pracy, o obozach koncentracyjnych. I oczywiście, że w jakiś sposób mnie to zniszczyło jako człowieka. Myślę też, że
stałam się w jakimś sensie brutalniejsza i że trochę musiałam się z tego leczyć po powrocie do Europy. No, szczególnie taka druzgocąca była dla mnie właśnie historia tej młodej chińskiej studentki. Naprawdę bardzo ciężko to przeżyłam, bo wiązało się to z ogromnym poczuciem bezsilności, jednocześnie przerażeniem, że ta historia z tamtej perspektywy jest czymś dość normalnym. I tutaj nie były w stanie pomóc żadne międzynarodowe organizacje zajmujące się prawami człowieka, nawet interwencje laureatów Nagrody Nobla to nie pomogło uratować tej dziewczyny. Więc myślę, że gdybym wcześniej wiedziała, co mnie tam czeka i czego się dowiem, to nie podjęłabym, nie rzuciłabym się w to sama świadomie, ale kiedy już się tam jest, kiedy człowiek tego doświadczy, to nie może się tak po prostu wycofać. I teraz to jest już po prostu część mojego żywota, także walka o wolność Tajwanu, o jego niepodległość. Myślę też, że stałam się bardziej bezkompromisowa, twardsza, ale to jest też coś, co cały czas analizuję sama w sobie. I tutaj padła taka teza, że być może tę książkę, skoro tamta powieść nazywała się Przyczynek do historii radości, można by nazwać przyczynkiem do, nie wiem, zniszczenia radości, ale Radka mówi, że radość nie zniknęła. Natomiast chciałaby tutaj jeszcze trochę to rozwinąć ten temat i zniuansować, więc to jest przyczynek do historii radości, która nie zniknęła, ale jest kurwa brutalna, jak same Chiny. Czy ktoś może rękę podnosi? Jeśli nie, no to mam jeszcze takie pytanie na koniec, bo w tej książce, w tej powieści czyta się Havla, co bardzo, bardzo mi odpowiada. I właściwie każdy inteligentniejszy i troszkę wolnomyślicielski typ w tej książce czyta Havla, a jak nie czyta, to pisarka, to znaczy postać pisarki, im go tam wciska tego Havla i jego myśli, zwłaszcza siłę bezsilnych. No i to jest, wydaje mi się, że to, co zrobiłaś, jeżeli ta książka wychodzi, czy ma wyjść w 18 językach, to jesteś, powinnaś dostać odznaczenie państwowe czeskie za propagowanie myśli Václava Havla na świecie. No, ja bych, to se musíš přečíst celou knihu. Jo. Protože já, zase tam není nic černobílé a vlastně je to trošku právě i problematická. Ale propagace to je. No propagace, ale vlastně právě proto, že ta spisovatelka cpe toho Havla a spisovatelka nejsem já, je to autorský subjekt, já pořád musím vysvětlovat, že já jsem se promítla a promítala, pořád jsem chtěla do toho Kocoura pomeranče, ale když je tam spisovatelka, tak všichni myslí, že jsem to já. Samozřejmě taky, ale všechny postavy. Ale tam jsem právě toho Havla použila, že to nelze, že ho nelze používat jako bezmyšlenkovitě. Prostě jednak jiná doba, přestože Havel samozřejmě všude na světě, kam přijedu a pro všechny autoritářské totalitní režimy, prostě on je vzor. V Číně taky vznikla charta 08 na základě charty 77, ale já to tam velice problematizuju. A ještě jsem... Já pak ještě chci říct jednu větu, jestli... Samozřejmě. Můžu hned. Já jsem teď chtěla, já už mám odpověď na tvoji první otázku. Já to mám vždycky takhle, že mi později dojde. Jak jsi říkala, že nosím ty těžké knihy. Tak jsem si vzpomněla, když jsem, protože jak neříkám, o čem píšu, tak jsem nakladatele, když jsem odeslala po 5 letech rukopis, tak on netušil vůbec. No nikdy netuší chudák, teď se taky pořád ptá. A hned mi zavolal, nebyl telefon a říkal, ježiš, to je tak dlouhý, to dneska nikdo nečte. A já jsem říkala, trhni si nohou, já jsem to 5 let psala, nejdřív si to přečti. Takže to pak pochopil. A chci jenom říct, že vlastně ta kniha, teď když jsou ty recenze po tom prvním vydání Německo, Rakousko, Švýcarsko, tak v jedné recenzi to se mi líbilo, že ten autor recenze říkala, když to četl po druhé, zase to četl jinak. A že podle něj v tom románu je románu 5. Takže když si koupíte tuto knihu, tak máte rovnou 6 románů. Ano. Takže já se vozím 12.
1, 2, 3, 4 i plus 6. No więc musisz przeczytać całą książkę, bo chciałam też podkreślić, że tutaj nic nie jest czarno-białe i że zwracałam też uwagę na to, że jakby nie możemy też tak bezrefleksyjnie tego Havla przeszczepiać jednak z innej rzeczywistości i też z troszeczkę innych czasów. Chciałam też podkreślić, że mimo że wielu czytelników jakoś automatycznie mnie utożsamia z postacią pisarki, no to nie jestem do końca ja, oczywiście częściowo też, ale nie można tego czytać jeden do jeden. I oczywiście Havel jest taką postacią, która jest ikoną dla wszystkich ludzi walczących z reżimami totalitarnymi, z autorytaryzmem. Zresztą powstała też właśnie karta 08 na wzór karty 77, więc te inspiracje są wręcz bezpośrednie. I chciałam jeszcze powiedzieć, że tak przyszła do mnie teraz odpowiedź na to pierwsze pytanie, które zadałeś o ciężar tych książek fizycznych. Kiedy po 5 latach w końcu wysłałam mojemu wydawcy tę powieść, on no, nie do końca wiedział, czego się ma spodziewać, jak zresztą zawsze bardzo długo musi żyć w niepewności, no to od razu dostałam od niego telefon i powiedział, że no matko, no, ta książka jest po prostu ogromna, nikt dzisiaj tak długich książek nie czyta. Więc powiedziałam mu, że no, ja tę książkę pisałam 5 lat, najpierw ją przeczytaj, a później będziemy rozmawiać. No i teraz, kiedy pojawiły się pierwsze przekłady, wydanie niemieckie, austriackie, szwajcarskie, bardzo często autorzy recenzji mówią o tym, że kiedy czytali tę książkę po raz drugi, to też czytali ją już trochę inaczej, a jeden recenzent napisał nawet, że to jest 5 książek w jednej, więc chciałam tutaj Państwu zareklamować, że można kupić, zapłacić za jedną książkę, a mieć od razu 5. Ja dzisiaj ją postawiłem na półce tak w swojej bibliotece, tak właśnie nawet zdjęcie zrobiłem i tak postawiłem tam przy literach B. No i tak stawiam i tak, wszystkie cięższe. Truman Capote cieniutki wobec tej. Julian Barnes, brytyjski pisarz, cienki. Mówię, przesunę troszkę do Becketa. Beckett też cienki. No właściwie jest to najgrubsza powieść w mojej bibliotece. Bardzo, bardzo się na nią cieszę. Powiedzmy, wychodzi w wydawnictwie Amaltea. No i co? Spodziewamy się, że na targi książki w maju już może będzie, tak? Oby. A jak nie w maju, to we wrześniu. W każdym razie ja się bardzo na tę książkę cieszę. Mili Państwo, dziękuję pięknie. Olga Czernikow, Agata Wróbel i Radka Denemarkowa. Dziękuję za pozwanie.